Mieszkając w proekologicznej Europie, często nie zastanawiamy się nad skalą problemów w innych częściach świata, które w przyszłości mogą mieć bezpośredni wpływ na życie naszych dzieci. Warto przyjrzeć się konsekwencjom klęsk ekologicznych w Azji Centralnej jako spuściźnie po polityce Związku Radzieckiego. W Kazachstanie na ponad 300 tysiącach kilometrów kwadratowych wokół miejscowości Siemiej znajduje się strefa klęski ekologicznej. W czasach Związku Radzieckiego znajdował się tam jeden z największych na świecie poligonów jądrowych. W latach 1949-1989 przeprowadzono tu prawie 470 prób jądrowych o łącznej mocy ponad 2,5 tysiąca razy większej niż siła bomby atomowej, która spadła na Hiroshimę. Naukowcy obliczyli, że na gruntowne oczyszczenie gleby od skażenia potrzeba około 300 lat. W Uzbekistanie wyspa Odrodzenie na Jeziorze Aralskim skrywała w czasach ZSRR tajne laboratorium wojskowe i badania nad bronią biologiczną. Po jego zamknięciu w 1992 roku nie zabezpieczono pozostałości po laboratorium. Dopiero w 2002 roku częściowo zutylizowano pojemniki z bakteriami wąglika. Groźne dla środowiska są także wysypiska radioaktywne po dawnych kopalniach w ZSRR, które znajdują się głównie w górach w okolicy formowania się strumienia rzek na terenie Tadżykistanu i Kirgistanu. Zanieczyszczenia te wraz z nurtem rzek przenoszone są setki kilometrów, gdzie zatruwają ziemię, systemy irygacyjne i wody gruntowe. Podlegają one także procesom erozji wodnej i wiatrowej, narażone są na trzęsienia ziemi, osuwiska i lawiny błotne. Klęska ekologiczna Jeziora Aralskiego jest przykładem konsekwencji nieracjonalnej gospodarki irygacyjnej. W połowie XX wieku jezioro było czwartym co do wielkości śródlądowym zbiornikiem wodnym na świecie. Zajmowało trzecie miejsce pod względem produkcji ryb w ZSRR. Od roku 1961 obserwujemy jego degradację. Zamieranie fauny i flory, wysychanie, zasolenie i zanieczyszczenie. W związku z uprawą bawełny, ryżu i tytoniu wzdłuż rzek Amu-Darja i Syr-Darja wykorzystywano dużą ilość zasobów wodnych w celach irygacyjnych, które zamiast trafić do jeziora wsiąkały w ziemię. Obecnie brak jest środków finansowych na modernizację kanałów, które są w bardzo złym stanie technicznym, a rolnicy nie znają nowoczesnych metod upraw i nawadniania pól oraz nadużywają środków ochrony roślin i nawozów sztucznych. Skutki omówionych problemów to m.in. zmniejszenie powierzchni gruntów rolnych, żyzności i urodzajności gleb, wymieranie gatunków roślin i zwierząt, wysychanie rzek oraz globalne ocieplenie klimatu, a co za tym idzie topnienie lodowców Tien Shanu i Pamiru. W okolicach Semipałatyńska ponad 1,5 miliona osób cierpi na chorobę popromienną, a w regionie Jeziora Aralskiego 70-80% ludności choruje przez zanieczyszczenia. Problemy degradacji środowiska naturalnego wymagają kompleksowego rozwiązania, opartego na porozumieniu i wspólnym działaniu wszystkich państw regionu oraz kooperacji z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami finansowymi.